W wyniku losowania komputerowego wylosowano dwa elementy do sprawdzenia. Jest to 1C, poziom płynu hamulcowego. Płyn hamulcowy znajduje się tutaj. Super. 1F, działanie świateł pozycyjnych. Dobrze. Światła pozycyjne znajdują się z przodu, jak również i z tyłu. Z przodu mamy białe, tutaj i tutaj. I z tyłu powinny być czerwone, czyli tutaj i tutaj. Definicja dokładności i elegancji. Dobra, zaczynamy. Proszę. Jedź, maleńki, jedź. Dlaczego nie chcesz jechać? Opuściłam sprzęgło. Jeszcze raz. No jedź. A, żebyście mi nie pouciekały na ulicę. A i tutaj. Dobrze, teraz. A my troszeczkę. Nie? No i świetnie. Teraz pozostaje, żeby szczęśliwie wrócić. No. Karolina w końcu opanowała emocje. Jedź, kurwa, jedź. Albo i nie. Odbij w lewo. Jeszcze w lewo. Dojadę. Muszę dojechać. Wasza mama zup jest. O, i świetnie. I bardzo ładnie. Dobrze, przejdziemy na zadanie trzecie. Ruszanie na wzniesieniu. Tak. Co mama w tym zadaniu zrobić? Ma ruszyć przy użyciu hamulca ręcznego w taki sposób, żeby samochód nie stoczył się więcej niż 20 cm. Oj, troszeczkę za daleko. Tutaj został popełniony błąd w zadaniu. Spokojnie, zjedziemy na płaski odcinek. Niech nam pojazd zjedzie na płaski odcinek. Dobrze. I ponownie, proszę, wjedziemy w to samo miejsce. Wykonamy drugą próbę zadania. Staliśmy trzymać kciuki. Gdyby tylko nie ponowny kłopot ze sprzęgłem. Jedzie. No i teraz trzymamy kciuki, trzymamy. Proszę panią, ponownie został popełniony błąd w zadaniu. Dwukrotne nieprawidłowo wykonane zadanie, no niestety, skutkuje wynikiem egzaminu negatywnym. I w tej sytuacji no nie ma możliwości prowadzenia już dalszej części egzaminu. Egzamin w tym momencie zostanie zakończony.